Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Iwona Przyłojewska i jestem trenerem skutecznych biznesów ślubnych i usługowych. Będę dzisiaj rozmawiać z wyjątkowym gościem, gościem, którego zaprosiłam po to, żeby się podzieliła tak naprawdę wszystkimi aspektami dotyczącymi wyboru usługodawców z zakresu ślubnego z pryzmatu panny młodej, ale nie tylko, też przedsiębiorcy. Zanim zacznę tutaj opowiadać o moim gościu, to dajcie po prostu znać, czy widać, czy słychać, żebyśmy to wiedzieli. Ja widzę, że już mamy pierwszych 6 osób. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. A ja będę wiedziała, czy widać komentarze u mnie. Dobra. To, że widać, to już widzę na Facebooku z poziomu telefonu. Zuzia pisze, że widać i słychać, aleluja, ja nawet widzę wszystkie komentarze, więc jestem po prostu w domu. Cześć Agnieszka. Kto tu jest? Paulina. Po waszemu redakcja Wedding Planner Extra. Cześć Ilona. Już czuć dobrą energię, zaraz zobaczycie, jaka tutaj dobra energia dopiero wjedzie. Agnieszka, cześć. Słuchajcie, na samym początku krótka agenda. Ja nie chcę po prostu zabierać wam całego wieczoru i chcę, żeby ta maksymalnie godzina była po prostu poświęcona samym konkretom. Chcę, żeby też była tutaj piękna interakcja z wami, więc oprócz osób, które wysłały mi pytania do Katarzyny, śmiało zadawajcie je tutaj na czacie. I co? I będziemy działać. Nie chcę przedłużać, bo Kasia ma dużo nam ciekawych rzeczy do powiedzenia, więc tak pokrótce. Jak słyszę sobie Katarzyna Burchacka-Klimczuk, to widzę po pierwsze kobietę, widzę po drugie bizneswoman, widzę po trzecie bardzo kreatywną postać w zakresie biznesu skierowanego tylko i wyłącznie dla kobiet. Ja ją tak czuję. Kasia jest autorką między innymi kalendarza, też z którym można pracować przez cały rok, kalendarza dobrych dni, właścicielką bloga, a biznesowo jest to osoba, która zarządza kilkunastoma placówkami bankowymi. Nie chcę powiedzieć liczby, Kasia zaraz wam sama powie, więc myślę, że to jest taki dobry moment, żeby Kasia już się pojawiła na ekranie, a wydajcie tutaj w postaci serduszek, komentarzy, jakiś, nie wiem, gwiazdeczek, takie wiecie, wirtualne brawa. Kasia, witam ciebie serdecznie. Czy czegoś nie dopowiedziałam? Nie, no powiedziałaś bardzo dużo i bardzo dziękuję, bardzo miłe powitanie. Paulina pisze, że jedzie autem, więc tylko będzie słuchać, nie będzie pisać i później nadrobi. Super. Cześć Grzegorz, witam cię serdecznie. Kasia, to iloma placówkami zarządzasz? Wiesz co, to jest właśnie dobry moment na to pytanie, dlatego że dzisiaj otworzyliśmy kolejną. Dzisiaj otwieraliśmy bank PKO, ten z żubrem właśnie w Pucku, także był tort, były balony i mamy kolejną placówkę. Ta liczba się zmienia, dlatego że rynek bankowy jest teraz bardzo trudny, pewnie nie tak trudny jak rynek wedding plannerów, natomiast też się dużo wydarzyło w naszej branży i w tamtym roku zamknęliśmy 11 placówek, ale w tym momencie jest ich 17. Okej, czyli to jest taka liczba, no, gdzie trzeba brawo bić na stojąco nawet, tak bym powiedziała. Liczba ruchoma. Pięknie. Ale faktycznie jest co robić. Kasia tutaj dała ciekawą taką zagwozdkę, który rynek ma teraz trudniej. Dajcie znać, z jakiej branży wy jesteście. Czy są to tylko osoby z branży ślubnej, a jak tak, to piszecie, czy jesteście po prostu dekoratorem, wedding plannerem, DJ-em, a jeżeli jesteście z innej branży, to też dajcie znać. Kasia, tak zapytam ciebie, jakie jest twoje marzenie? No i to jest, wiesz, to jest pytanie tak naprawdę na całą godzinę. Ja wiem, ale wiesz, jestem ekspertem do spraw spełniania marzeń i kocham słuchać o czyichś marzeniach. Wiesz co, w tym roku zapisałam sobie, że chcę odbyć 12 podróży. I myślałam, żeby na początku to były podróże tylko zagraniczne, ale tak jak już zobaczyłam, co się dzieje na świecie, to stwierdziłam, że muszę to marzenie trochę zmodyfikować, więc zaliczam też te podróże polskie. No i mamy luty i na razie jestem w rytmie, ponieważ mam na swoim koncie już dwie, a teraz właśnie przygotowuję się do
takiego długiego wyjazdu do Hiszpanii, ponieważ mamy z kolei z mężem takie marzenie, żeby pracować w różnych miejscach świata, żeby nie tylko być turystami, ale żebyśmy też byli podróżnikami i żebyśmy mogli pobyć w jakimś miejscu tak długo, żeby poczuć, jak się tam żyje, oddycha, jak to miejsce pachnie, jak smakuje, jak się tam mieszka, nie? Piękne, piękne marzenia. A powiedz, gdzie byłaś w tych dwóch miejscach? Pierwsze miejsce to był Egipt i to było dla mnie absolutne zaskoczenie, bo bardzo długo psioczyłam, że nigdy w życiu absolutnie i bałam się takiego władzy sławowa w tym Egipcie. No i faktycznie było, bo był Sławomir i miłość w Zakopanem i tego typu klimaty i palmy w takich, wiesz, światełkach wielokolorowych. Ale otwartość ludzi, klimat, słońce i to, że na chwilę mogłam zapomnieć o tym, że jest COVID i że są maseczki i że są jakieś takie tego typu trudności, no to było bezcenne. A z kolei drugi pobyt to były takie spóźnione walentynki i to był hotel w Mikołajkach. I tak sobie myślę, że po prostu trafiłam lukę, bo dzisiaj właśnie powiedzieli, że Mazury zamykają. I hotel pięknie po prostu położony, bo mieliśmy z okien po prostu taflę lodu, która normalnie jest taflą jeziora, więc myślę, że latem może być obłędnie. Cudowne, piękne, piękne marzenia. Więc jak będziesz jechała, to podziel się adresem w tej Hiszpanii, to zobaczę, jak tam smakuje i jak to pachnie w razie czego. Też mam marzenie pracować tylko z komputerem. Wiesz co, Hiszpania to też teraz dla nas, oprócz tego, że będzie praca, to będzie też, będziemy łączyć pracę właśnie z interesami i z trochę z urlopem, jedziemy całą rodziną z dziećmi, z babcią i będziemy tam szukać nieruchomości inwestycyjnie, więc może się zdarzyć, że za jakiś czas będę mogła powiedzieć, Iwona, chodź, bo ja tutaj mam apartament, możesz tam przez miesiąc pomieszkać. Cudownie, cudownie. Słyszycie w ogóle w głosie tą przedsiębiorczość Kasi, dlatego też ją zaprosiłam i nie tylko dlatego, że była moją panną młodą, bo ja tak tutaj troszeczkę mówiłam, czy była, czy nie była, ale tak oficjalnie Kasia i Marcin to moja para młoda. No właśnie, Kasia, i takie pytanie, na ile wybór wedding planera zależy od panny młodej, a na ile od pana młodego? Wiesz co, u nas to było tak, że w momencie, kiedy mój mąż się oświadczył, my byliśmy już długo parą. I to było takie dojrzałe i takie przemyślane. I on mi wtedy powiedział, kochanie, ja chcę, żeby to był ślub twoich marzeń, wiesz, więc masz po prostu absolutne zielone światło na wszystko, co sobie wymarzysz i zrób to tak, żebyśmy to pamiętali do końca życia. Więc no tutaj to absolutnie wszystko było po mojej stronie i Marcin tylko chodził i mówił dobrze. Albo tu tak proponuję, albo nie dobrze. Albo tak, albo no bo nie jest tak, że nie miał zupełnie jakiegoś swojego zdania w tym, natomiast było dla niego ważne, żebym ja miała te wszystkie takie obszary, na których mi zależało, zaspokojone. A na czym najbardziej tobie zależało? Bo ja ciebie pamiętam jako klientkę, teraz już mogę powiedzieć, wiesz, już jesteśmy dawno po tym. Ja cię zapamiętałam jako taką klientkę, nie wiem, czy to się dobrze kojarzy, bo mi słowo premium się dobrze kojarzy. Taką klientkę premium, która dokładnie, która wie, czego chce, ale potrzebuje osoby, która dla niej to wszystko po prostu zrobi. Tak ją kojarzę, ale że taką zdecydowaną. Tak. Dokładnie tak było, bo ja wiedziałam, jakiej jakości ja oczekuję. Ja miałam jakieś wyobrażenia o tym i chciałam, żeby to było, żeby tam nie było żadnej wtopy. I wiedziałam, że albo wtedy po prostu rzucę robotę na pół roku i będę patrzyła na ręce drukarzom, będę analizowała wszystkie, nie wiem, próbki materiałów, będę chodziła i szukała najlepszej kwiaciarni, albo po prostu zlecę to profesjonalistce. Więc ja dobrze wiedziałam, czego chcę i potrzebowałam ciebie do zrealizowania tego. Bo ty jesteś taka skrupulatna, no nie? Jeżeli chodzi się ten, właśnie. A dzień dobry. Właśnie się pojawił. Dzień dobry, Marcinie. On nas nie słyszy, musiałabym mu oddać jedną słuchawkę. A, okej. Okay. Też kochanie, słuchawkę? Kasia. Jak dobrze to posłucham. Jak dobrze to posłucham. Cześć Marcin, witamy ciebie serdecznie. Jesteś cześć, tutaj cześć. Na żywo. Gdybyś ty powiedział z perspektywy pana młodego, co ci dał wedding planner? O, na pewno chcesz wiedzieć. Spokój. Nie, na początku nie byłem zachwycony. Spokój, to znaczy, w domu. Pomyślałem sobie,
rany, ale po co? Ale oczywiście zgodziłem się, bo wiedziałem, że tak, że moja przyszła żona marzyła o tym dniu, jak mi kiedyś powiedziała, od kiedy była małą dziewczynką. Więc jejku, no niech będzie tak, jak sobie tylko życzysz, tak? Oczywiście dla faceta to też jest jeden z najważniejszych dni w życiu, więc ja też dosyć szybko się przekonałem, bo każdy z nas, jeżeli oczywiście robi coś, co sprawia mu frajdę, jeżeli pracuje w zawodzie, który lubi, to stara się być profesjonalistą i profesjonalizmu wymagamy od innych, to znaczy mamy nadzieję, że nasze dzieci będą uczyli najlepsi nauczyciele. Starannie wybieramy lekarza, do którego idziemy. Jak popsuje nam się auto, to mamy nadzieję, że ktoś się zajmie nim w profesjonalny sposób i później łatwo nam wytłumaczy, co takiego się stało. A z drugiej strony, jeżeli to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu, jeden z najważniejszych momentów, to skąd te wątpliwości, czy właśnie nie zatrudnić profesjonalisty? Bardzo szybko to mi ustąpiło. Jakby z każdym momentem, z każdym dniem, jak widziałem, jak tego jest dużo, to ja czułem coraz większą ulgę, a później to się przerodziło w to, że kurczę, ja byłem dumny z tego, że ktoś się tym tak zajął, także bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję. No a dziękuję, najlepsze Maciej. Jest to, że najlepsza rekomendacja to jest ta i to też ja czuję, że też mam z tego frajdę, że to był też moim udziałem, że Kasia od czasu do czasu mówi, kurczę, wzięlibyśmy jeszcze raz ślub. No to umówimy się na piątą rocznicę. Super, super, dzięki. Tutaj Paulina napisała, że bardzo podziwia taki sposób myślenia i też marzy o tym, żeby praca, którą można wykonać z każdego miejsca, że też tak by chciała. Dajcie znać, kto jest na żywo, tudzież będzie oglądał później, czy też byście chcieli wykonywać właśnie pracę swoją, pracę marzeń, którą można wykonywać z każdego dowolnego miejsca na ziemi. Słuchajcie, czy myślicie, Marcin, zostaniesz z nami, czy nie? Bo patrzę z każdego możliwego miejsca, za tobą jest chyba globus. Za to, piękna scena. Tak, tak. A przede mną mapa, ja tylko tak afirmuję po prostu. A za nami segregatory firmowe. Ja jeżeli pozwolicie, to popracuję sobie w tle, jak coś jeszcze, to chętnie. Jasne, dziękujemy bardzo. Jesteśmy słuchajcie, na obiad, pamiętaj. Pamiętam. Niech sobie nam restaurację otworzą. Super. Kasia, czy myślisz, że można po tym, co powiedzieliście tutaj, tak naprawdę Marcin spontanicznie wszedł na antenę, ale wszystko jakby się zgadzało, ale czy myślisz, że mogłybyśmy tutaj powiedzieć, że statystycznie więcej strony internetowe z branży ślubnej przyglądają kobiety? Na pewno. Jak ci się wydaje? Na pewno, no bo wiesz, to jest taki dzień, ta biała suknia, ci gości, tak jesteś w centrum, no to jest taki dzień, o którym naprawdę się myśli, jak jesteś dziewczynką małą i oglądasz bajki o księżniczkach, no to też marzysz, żeby być tą księżniczką któregoś dnia. I to jest właśnie, to jest taki twój dzień, nie? Dlatego też dla mnie było tak istotne, żeby to było tak fajnie zorganizowane i zdjęte ze mnie, żebym ja nie była głównym organizatorem, tylko głównym gościem tej imprezy. I no ja długo myślałam o tym dniu. Ja miałam różne fazy tego, jakbym chciała, żeby to wyglądało. Mieliśmy też taki moment, że myśleliśmy, żeby to zrobić za granicą. Ale też nasza rodzina tak długo czekała na ten dzień, że, no, że wiedzieliśmy, że te wszystkie osoby po prostu będą chciały z nami być w tym czasie. Ale na piątą rocznicę za granicę możemy się wybrać. Tak? Bardzo. Tak, no, tylko powiedz po prostu głośno to. Mówię. A my się pakujemy. Kasia, a na co zwracałaś uwagę przy wyborze wedding planera? Nie oczekuję tu żadnej laurki i tak dalej, tylko bardziej tak, co miałaś w sobie, jak pomyślałaś, jaki on ma być? Ja prosiłam o polecenie i powiedziałam, że zależy mi na najlepszej osobie. To znaczy chciałam, żeby to był ktoś, kto ma doświadczenie, kto wie, z czym to się je. Przepraszam, jeżeli tutaj są jakieś osoby, które się uczą, ale nie chciałam, żeby ktoś się uczył na mnie. Po prostu to był moment, że chciałam najwyższej jakości. I wiedziałam, jedyna rzecz, którą ja sobie sama zorganizowałam, to było miejsce. Więc wybrałam ten hotel ze względu na ogród, ze względu na taki stary styl. I tam właścicielki hotelu zapytałam właśnie o polecenie, czy jest taka osoba, która u was organizuje śluby i one od razu z miejsca powiedziały, tak, jest świetna Iwona.
No i wtedy, kiedy się spotkałyśmy, to była taka trochę randka w ciemno. Ale kiedy też wybraliśmy fajne miejsce na to pierwsze spotkanie, to była, umówiłyśmy się na kolację, zamówiliśmy sobie fajne jedzenie i to już mi pokazywało taki twój styl, klasę, podejście do tego biznesu. Potem rozłożyłaś swój kajet i miałaś po prostu wszystko przygotowane, poukładane. To nie były pytania pod tytułem, a jak byś sobie to wyobrażała, opowiedz mi, tylko po prostu mięso, konkretnie, ile osób, gdzie, jak, jaka data. Konkretnie przeszłyśmy przez całą checklistę. No i po tym spotkaniu ja już nie miałam wątpliwości, że to będzie. Więc jadąc na to spotkanie, trochę się tak zastanawiałam, czy na pewno my będziemy odbierać na tej samej fali. No bo wiadomo, że są różne typy osobowości. I ktoś będzie potrzebować kogoś bardziej melancholijnego, trochę więcej czasu na decyzję. Natomiast ja w takich typach osobowości jestem czerwona, więc szybko podejmuję decyzję, jestem skoncentrowana na celu, tak, na zadaniach, więc ja do tego podeszłam zadaniowo, bo to organizacja, to było dla mnie najważniejszy był cel. Nie celebrowałam tutaj tak bardzo tej drogi. Być może teraz chciałabym to zrobić trochę wolniej i trochę się bardziej popieścić z tymi tematami. Ale wtedy ja wiedziałam, że to jest taki intensywny czas u nas też zawodowo. Mieliśmy dosyć krótki czas, znaczy tak mi się wydawało, ty mówiłeś, że idealny. Tak, to jest dla mnie idealny, ale statystycznie tak. Na święta. On mi się na święta oświadczył i zaczęłam ten temat ogarniać w styczniu. W styczniu zaklepałam sobie właśnie hotel i wtedy też zaczęłam ci łapać, więc chyba gdzieś w lutym się zobaczyłyśmy. Tak, a ślub w maju. Więc no, nie było tutaj za dużo czasu. No więc tak, ja też takich decyzji oczekiwałam gdzieś, takich szybkich, no nie, żeby do tego maja się wyrobić. Kasia powiedziała w tej odpowiedzi tutaj bardzo wiele kluczowych rzeczy. Ja muszę trochę mówić do moich kursantów, którzy są tutaj. Potłumaczyć. Na liście. Mam nadzieję, że robicie sobie z tego notatki, bo to są po prostu niezwykłe rzeczy. Powiedziałam wam na początku, że określiłam Kasię jako właśnie taką klientkę premium i to jest nasz idealny klient, tak? Bo my od kilku lat świadczymy usługi premium, ale nie było tak przez całe nasze zawodowe życie, moje zawodowe życie. Wtedy, kiedy ja otwierałam agencję w 2011 roku, to ja absolutnie nie czułam się na siłach, żeby klienta premium po prostu przyjąć, tak? Gdzieś tam obsłużyć, tak jak mówisz, że nie chciałabyś się uczyć, żeby ktoś się uczył właśnie na to, ale my dzisiaj dopiero dajemy sobie prawo tak naprawdę mówić o tym głośno, że my uwielbiamy klienta premium, tak? I że nasza usługa jest premium i też premium kosztuje, no nie? Więc to nie jest tak, że dzieje się to od początku, ale my pierw musieliśmy zdobyć takie doświadczenie, żeby de facto tak naprawdę być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Na samym początku ja nie zabierałam moich klientów na kolację po prostu przy winie, no nie? Bo nawet przez myśl by nie przeszło mi, że ktoś chciałby w ogóle zjeść ze mną kolację, a jednak wtedy, kiedy już jesteśmy w takim momencie, gdzie nasi klienci spotykają się, bo to jest tak jak Marcin też powiedział, że to jest na maksa radosny dzień, więc dlaczego mielibyśmy go przeżywać powiedzmy między segregatorami w biurze, między jednym waszym spotkaniem biznesowym, a drugim, no nie? Czyli te wszystkie rozmowy o tym takim waszym ważnym wydarzeniu, dla nas jest dzisiaj to bardzo ważne, żeby przebiegały właśnie nie w takim pędzie, nie w prędkości takiej biznesowej. Z naszej strony ma być tu biznes w środku, tak? Czyli my będziemy ten projekt zamykać bardzo szybko, ale wy macie go sobie przeżyć po swojemu razem, tak? Przy właśnie dobrym winie, dobrej kolacji, więc mam nadzieję, że macie tutaj notatki z tego wyciągnięte, bo to była bardzo cenna taka lekcja biznesowa. Powiedziałaś, Kasia, na co wy zwracałaś uwagę przy wyborze wedding planera i też to ja wiele razy powtarzam właśnie na szkoleniu. Każdy znajdzie w tym biznesie kogoś dla siebie, tak? Czyli każdy odnajdzie tą swoją półkulę mózgu, tak? Drugiego klienta. Ty powiedziałeś, że jesteś czerwona, ja też jestem czerwona, więc dlatego gdzieś na pewno nam zagrało. Jeżeli mamy po prostu bardziej
organizatora, takiego rozczulającego się, on też trafi bardziej wtedy do takiej osoby, która się lubi bardziej popieścić nad danymi rzeczami. To tak jest w każdej branży, w każdym biznesie, tak? Jeżeli ktoś przyjdzie do banku, to pewnie też potrzebuje sprzedawcy, który albo jednego, który konkretnie powie, co my mamy tu do zrobienia, a drugi będzie potrzebował, żeby wytłumaczyć mu wszystkie zapisy świata, jakie tam są w tej umowie, no nie? Więc dokładnie takie. Tak, dokładnie tak. Dlatego tak. Budując też zespoły, mocno zwracam uwagę na to, żeby te zespoły były różnorodne. Bo gdyby w zespole było 5 takich czerwonych jak my, no to byśmy się tam po prostu zeżarły. A jeżeli zespół jest różnorodny, no to i każdy klient znajdzie swojego doradcę i też te zespoły funkcjonują kompletnie. Dokładnie, dokładnie. My też mamy już nawet takie niektóre podziały, jak są jakieś sytuacje, to mówimy, dobra Paula, ty jedziesz tutaj, bo ogarniasz to, to i to, ale jak trzeba na miękko z kimś porozmawiać, no to wysyłamy Anię, no nie, bo ona tam jeszcze zagłaska i na kawę się jeszcze umówi i koleżanką na Instagramie zostanie z kimś, no nie, więc po prostu każdy jest lepszy w jakiejś dziedzinie. Powiedziałaś o tym, na co zwracałaś uwagę przy wyborze organizatora, a powiedz, jak byliśmy już w fazie współpracy, to jest takie dosyć istotne dla mnie, jak ja ci pokazywałam, wam pokazywałam podwykonawców, głównie przez stronę internetową, głównie przez Instagram, Facebook, no i oczywiście tam 5 słów ode mnie, jak ja to widzę. Wchodziłaś na te strony i co? Bo były też takie osoby, które od początku powiedziałaś no way. Wiesz co, na przykład jeżeli chodzi o wybór fotografa, no to pamiętam, że dużo wysłałaś tych stron, chyba było 10 różnych propozycji i wchodziłam i tak to też trochę na zasadzie impulsu, że ta estetyka, ten sposób pracy tego fotografa, to po prostu musiało tutaj zagrać. Ja na przykład bardzo nie chciałam takich sesji, no to teraz tam, o ptaszek, nie? Albo tutaj patrzycie sobie w oczy, ale tutaj dajecie sobie buziaka. Bardzo mi zależało na takim reportażowym podejściu, to znaczy, żeby ten fotograf był z nami i wyłapywał te takie piękne momenty. Ja nie chciałam, żeby one były zagrane, bo wiedziałam, że będzie po prostu mnóstwo wzruszeń, spotkań rodzinnych i wiedziałam, że będzie to fotografować i chciałam, żeby on podążał, a nie nam coś narzucał. I w momencie właśnie, kiedy trafiłam na tego naszego fotografa i zobaczyłam jego podejście, właśnie zobaczyłam takie naturalne chwile, no to wiedziałam też, że to jest to. No ale on musiał to na tej stronie zaprezentować. To musiało być jasne, klarowne, widoczne, bo też gdybym miała gdzieś tam chodzić, zagłębiać się, gdyby ta strona nie grała, nie działała, no to też bym tam nie poświęcałam dużo czasu na każdą stronę, więc to musi być estetyczne, poukładane, spójne, takie właśnie jak ta osoba, która to tworzy, musi oddawać charakter tej osoby i musi być pokazane w taki sposób, żebym ja wiedziała, że to jest też tak sprawnie poukładane. Czy ja słusznie rozumiem, że, bo wybrałaś, wiem kogo wybrałaś, pamiętam doskonale, typowego fotografa reportażystę, czyli właśnie taki, który gdzieś tam łapie momenty, a niekoniecznie specjalizuje się w sesjach pozowanych, ale tak. Powiedz mi, czy ja to dobrze rozumiem, jeżeli on by miał na takiej stronie internetowej wszystkie rzeczy, czyli i takie reportażowe zdjęcia, i typowo ustawiane i tak dalej, to ty byś przeszła dalej, przeklikała, bo byś nie czuła tego dalej. Właśnie. Tak, tak. Tak, bo ten wybór był tak duży, pamiętam, że zrobiłam sobie taki lejek i ostatecznie były 3 osoby i były właśnie też osoby, które też miały taki charakter reportażowy, ale było tam trochę ustawek, a to było coś, czego ja absolutnie nie chciałam i pomyślałam sobie, że dużo łatwiej mi będzie, jeżeli naturalnie będziemy nadawać na tych samych falach, niż jeżeli przed weselem będziemy wiesz, pół godziny siedzieć i opowiadać sobie, jakie są oczekiwania, więc po prostu chciałam kogoś, kogo w sposób ja naturalny będę czuła i on też będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom. Super, a jeżeli chodzi o social media i jakieś profile na Instagramie, na Facebooku, jak do tego podchodzisz? Kto cię odrzuca, a kto inspiruje? Jeżeli chodzi w ogóle, czy jeżeli chodzi o tę sytuację wyboru? Możesz powiedzieć w ogóle. Nie chodzi mi tutaj o nazwisko, tylko bardziej o prezentację, jak robi i tak dalej.
Wiesz co, ja właśnie teraz jestem na takim etapie, ponieważ też aktywnie korzystam z Instagrama i promuję tam swoje usługi, buduję swoją markę osobistą. I właśnie jestem w takiej fazie zastanawiania się, jak chcę, żeby wyglądał mój Instagram, i jak oglądam sobie różne Instagramy, to ja bardzo nie lubię też takich Instagramów, które są taką, zlewają się jako, nie wiem, na przykład same jakieś koperkowe zdjęcia, albo same jakieś pastelowe i same cukierki. Czasem są takie wole, że po prostu jedziesz cały czas i wydaje ci się, że to jest to samo zdjęcie po prostu w 7 odmianach, nie? Więc to do mnie nie trafia. Trafiają do mnie autentyczne profile. I trafiają do mnie profile, na których są treści merytoryczne. Bo ja wiem, że Instagram to jest przede wszystkim kultura obrazkowa. Natomiast no ja oczekuję czegoś więcej. Chciałabym, żeby tam oprócz tego, że będzie ładnie, estetycznie i powiedzmy spójnie, to żeby jeszcze tam były jakieś wartości, treści, żebym mogła nie tylko zatrzymać się na obrazie, ale też przeczytać, co ten artysta, twórca chciał powiedzieć przez ten obraz, nie? Mnie najbardziej osobiście denerwuje, jeżeli kogoś na przykład obserwuję i lubię czytać te treści i nagle ta osoba mi znika na miesiąc czasu, tak? I nagle i się pojawia po tym miesiącu i tak to jest cykliczne. I ja w pewnym momencie się wkurzam i już obserwuję, nie? Czyli tak jeżeli ktoś... Czyli potrzebujesz systematyczności? Zdecydowanie, żeby ktoś tak budował tą relację na dłużej, a nie, że jest ciekawa treść, fajny blog i nagle po prostu ta osoba bez słowa ostrzeżenia, bo wiesz, nieraz są takie sytuacje w życiu, że no nie wiem, trzeba się skupić na jakimś ważnym wydarzeniu w życiu, czy na sobie, na zdrowiu i tak dalej, i odpuszczam na miesiąc na przykład działania, ale informujesz, no bo jednak nawet niech cię dwie osoby czytają, to one na coś czekają, no nie? Gdzieś zbudowałeś z nimi relację, nie? Dokładnie, mimo że ta osoba, może ty jako twórca nie wiesz o tym, że ktoś ci czyta, ale później się okazuje, że właśnie na chwilę znikasz i ktoś ci pisze, gdzie ty w ogóle jesteś, bo oczekuję relacji. Brakuje mieć ciebie, nie? Dokładnie. Więc ja uważam, że jak już się wchodzi do tego Instagrama czy Facebooka, to trzeba po prostu dbać o nawet jedną, dwóch obserwatorów, niż liczyć na nie wiadomo jakie liczby, no nie? I właśnie ten brak tej systematyczności to jest dla mnie chyba najgorsze, co może być. No zobacz, no bo tak naprawdę świat nam się zmienił i tak jak kiedyś można było mówić, że ten, czy takie nasza forma spotkania dzisiaj, że to jest świat wirtualny, jakiś nieprawdziwy, no to teraz stał się bardziej prawdziwy niż kiedykolwiek wcześniej. Takie też mam wrażenie. No, zaczęliśmy budować prawdziwe relacje poprzez właśnie social media. Ja prowadzę taki cykl spotkań na Instagramie, nareszcie poniedziałek, i z Sandrą, z którą tam co tydzień rozmawiam, my się znamy tylko przez Instagrama. I to jest niesamowite, że ja naprawdę... Wow, czyli poczekaj, robicie wspólny biznesowy cykl z osobą, którą poznałaś się na Instagramie i nigdy w życiu się nie widziałaś na żywo. Nigdy. Planujemy już, jak będzie fajnie, jak się spotkamy i będziemy mogły wypić wino. Ale no, to jest tylko relacja na dzisiaj instagramowa, ale traktuję ją bardzo poważnie i no, Sandra stała mi się taką bardzo bliską osobą i przez to, że co tydzień ze sobą rozmawiamy, no to tak naprawdę jesteśmy no, mega na bieżąco ze sobą, nie? No tak, czyli jednak wszystko wciąż mówi nam drzwiami i oknami, że bądź w tym internecie, żebyś po prostu była rozpoznawalna, żebyś była, no nie, że jak chcesz istnieć w tym, w jakimkolwiek biznesie tak naprawdę, bo i ty i Sandra jesteście, wiesz, z innej branży niż my tutaj, no nie, więc w każdej branży tak naprawdę trzeba być. Kasia, pytanie tutaj od grupy. Czy organizowałaś sobie sama wieczór panieński, robiła to świadkowa i czy robiła to świadkowa i czy dziś skorzystałabyś z profesjonalnej pomocy dla siebie albo innej panny młodej jako świadkowa, jeżeli już masz doświadczenia właśnie z organizatorem zewnętrznym? Dziś skorzystałabym z profesjonalnej usługi, bo moja świadkowa się bardzo, znaczy to nawet nie była moja świadkowa, to była moja przyjaciółka, bo moją świadkową była moja siostra, ona nie mogła wtedy tego zorganizować, bo też dzieli nas odległość z całej Polski. I moja przyjaciółka bardzo się w to zaangażowała. I nie mogę powiedzieć, że tam coś nie grało, natomiast ja jestem sobie tak niedawno uświadomiłam, że jestem naprawdę bardzo wymagająca
i ja bardzo dużo pracuję, intensywnie pracuję, bardzo dużo wymagam od siebie w różnych projektach biznesowych, mój kalendarz po prostu udoskonalam co roku i teraz, mimo że jest luty, to ja już pracuję nad kalendarzem na rok 2022 i jestem bardzo wymagająca wobec wszystkiego, czego doświadczam, bo mam takie poczucie, że mamy jedno życie i że one są mega wartościowe i ja chciałabym po prostu je przeżyć tak, że jak już będę leżeć na tym łożu śmierci, to sobie pomyślę, niczego nie żałuję, było najlepiej. Więc każdy moment po prostu staram się, żeby był dobrej jakości. No nie pozwalam sobie już na przykład na jedzenie jakichś tam, nie wiem, hot dogów na stacji. Wolę już nie zjeść nic, niż jeżeli miałabym zjeść słabo. I tak ważny moment jak ten wieczór panieński też chciałabym, żeby był po prostu dograny w najmniejszych szczegółach. I też wiem, że ta organizacja, ona była jakimś obciążeniem właśnie dla tej mojej przyjaciółki, trochę dla mojej siostry, bo ona też chciała, żeby to inaczej zrobić. A tak sobie myślę, że jeżeli się angażuje właśnie na przykład wedding planerkę, to masz taką pewność, że to będzie tak jak chcesz, no bo wcześniej sobie te wszystkie elementy ustalisz, masz jej doświadczenia, bo no ty robisz ten wieczór panieński zwykle raz w życiu, nie? No są ludzie, którzy robią częściej, ale raczej jest to raz w życiu, więc nie masz się do czego odwołać, a nie jest to zwykła impreza. My miałyśmy też takie na przykład nieprzyjemne odczucie, że chciałyśmy wejść na jakąś imprezę, tam miałyśmy jakieś tam pierdółki takie, wiesz, związane z wieczorem panieńskim i nam powiedzieli, że nie wpuszczają tutaj wieczorów panieńskich. I to po prostu, wiesz, w takim dniu, kiedy jesteś taka rozemocjonowana, kiedy po prostu tyle się dzieje, przyjeżdżają takie wspaniałe kobiety do ciebie, na razie nagle dostajesz po prostu w łeb, nie? Tak, czyli jakbyście przyszły określone jako wieczór pański, tak. To by było inaczej. Tak, to by było w porządku, to by było w porządku. To nie dyskryminacja? No, totalnie. Ale tak sobie myślę, że gdybym to zrobiła właśnie na przykład z tobą, no to by było inaczej przygotowane, zaplanowane, czekałby stolik, wiesz, z szampanem już, tam fajerwerki, nie? Tak, tak. Czyli powiedz, jak na przykład dzisiaj jakaś przyjaciółka by cię poprosiła o świadkowanie, bardzo możliwe, że skorzystałabyś od razu z pomocy, byłabyś zaangażowana, jakby ustaliła tor, w który się idzie, ale jednak byś chciała to oddelegować? Bardzo. Na pewno. Ja też mam, Kasia, takie doświadczenie, że im dalej w las, jeżeli chodzi właśnie o biznes, tym więcej rzeczy się deleguje. Takie mam wrażenie i ja widzę to po sobie. Kiedyś tak naprawdę, jak przyszłam do biznesu 10 lat temu, to ja wszystko robiłam sama, wszystko, no nie? Tak jak, no nie wiem, wiesz, potrafiłam robić biznes, studiować, jednocześnie jeszcze remont zrobić i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj uważam, że możliwość delegowania to jest jakość, no nie? Tak, wiesz co, przychodzi taki moment, kiedy już nie uważasz, że sama zrobisz najlepiej, bo wiesz, że masz dobrych ludzi, którzy wiele rzeczy zrobią lepiej niż ty. Ja na przykład wiem, że mam taki talent aktywatora, to znaczy ja cały czas coś muszę zaczynać, ale mam kłopot z kończeniem. No bo jak się ciągle zaczyna, no to tam wiesz, czasem nie starcza już siły na tą końcówkę. Tak. Więc tak sobie dobieram zespół, żeby pracować z takimi osobami, które się dobrze czują w tym takim dogrywaniu szczegółów, w takiej potem administracji, w tym takim backstage'u, ja tego nie lubię, a mam taki zespół, w których dziewczyny super się czują, nie? Więc taki też zespół dobrze dobrany do lidera. No ja pamiętam też sytuację z naszego wesela, jak ja mówiłam wam, Kasia, Marcie, zróbcie listę gości, adresy, odmieńcie to przez w ogóle do zaproszeń i tak dalej. I to było tak, wy tak zwlekaliście, wy, Kasia, nie może ktoś za ciebie to zrobić, ja za ciebie to zrobię, tylko żebyście powiedzieli, kto tam będzie. I pamiętam, że wtedy zadzwoniła do mnie wasza asystentka i mówi, dzień dobry, nazywam się tak i tak, ja to będę operować listą gości Kasi Marcina.
Więc po prostu wszystkie rzeczy z nią sobie dogrywałam, no nie? Więc faktycznie delegacja zadań jest, uważam, jakością i też mam wrażenie, że teraz potrafię wydać też pieniądze na coś, co przyspieszą moje działania. Wiem, że mogłabym coś zrobić sama i tak dalej, wymyślić, nie wiem, czy jakieś grafiki, czy cokolwiek, ale wolę za to zapłacić, żeby ktoś mi to zrobił, a ja mogę w tym czasie robić zupełnie coś innego, szukać klientów chociażby, no nie? Wiesz, to pewnie też jest taka jedna kwestia, to jest kwestia twoich priorytetów, czyli kwestia tego, co ty chcesz zostawić na pewno u siebie. Ja na przykład mam tylko u siebie pisanie artykułów i no kurczę, jakoś nie wyobrażam sobie tego oddać, bo wtedy ten blog no stracił mój charakter, to już nie byłby mój. Tak, no. On mógłby być wtedy, nie wiem, podpisywany, że ja tam temu patronuję, ale no to wtedy już nie jest moje. Więc są takie rzeczy, które bardzo chcę zostawić u siebie, ale no całą resztę naprawdę oddaję. I to jest też kwestia takiego zastanowienia się, jaka jest twoja stawka godzinowa, czyli ile jesteś w stanie zarobić w swojej efektywnej godzinie, a ile, no nie wiem, na przykład weźmie od ciebie pani, która ci ogarnie mieszkanie, nie? No bo też jest taki moment, że wydaje ci się, że wszystko musisz zrobić sama i biznesowo, i domowo. Tak, a później się biczujesz, że to niedokończone i w biznesie też coś niedokończone, nie? Dokładnie. Jasne. Słuchajcie, dajcie znać, czy ma to sens, co my tutaj z Kasią do was mówimy. Jeśli tak, to możecie napisać coś w komentarzu. Jeśli na komentarz nie macie czasu, bo jedziecie autem, to chociażby po prostu kliknijcie serduszko, ewentualnie udostępnijcie dalej ten film, będzie nam bardzo miło. A jeżeli komuś się nasuwają pytania, to za chwilę będzie po prostu na to czas, więc już tutaj my co jeszcze Kasia tutaj zapytać. Kasia, gdzie szukałabyś dzisiaj podwykonawców, gdyby przyszło ci ewentualnie samodzielnie organizować wesele? I wiem, że to się nie powtórzy, ale tak gdybyś miała sobie to wyobrazić. Zadzwoniłabym do ciebie i powiedziała, nie wiem dlaczego, ale organizuję sama wesele, więc błagam cię, daj mi jakąś listę, bo nie mam czasu na to, żeby spędzić 3 dni w internecie. Okej. Okay. Nie, no zupełnie, zupełnie. Nie ma takiej opcji. No a jak szukasz na przykład, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś fotografa, żeby zrobił ci sesję biznesową i na przykład twój ulubiony na poleceniach. A, na poleceniach. Opieram się na poleceniach. Super, ważne super. Jest dla mnie to, żeby to było już sprawdzone. No, trudno mi sobie tak coś wygooglać i stwierdzić, że teraz to będzie działać, nie? Że teraz ta osoba tutaj ma ładną stronę, więc pewnie będzie świetnie działać. No, myślę, że tak to nie działa. Że dużo jest... pewnie ładnych treści, dobrze skomponowanych stron, ale bardzo mi zależy na tym, żeby to jeszcze było w jakiś sposób zarekomendowane. Nie chcę się pomylić. To ja bym chciała, żeby teraz wszyscy moi kursanci wynieśli taką ważną lekcję z tego, że należy dbać o rekomendacje po każdej zrealizowanej usłudze, żeby po prostu sobie to wytatuować, żeby o to zadbać, żeby to, o to poprosić. Tutaj mamy tak, Paulina pisze, że jest to jasne, pytanie o panieński było ode mnie, bo chciałabym zawrzeć taką usługę w swojej ofercie. Super pomysł. Super pomysł. Zuzia pisze, że jak najbardziej, bardzo ciekawa rozmowa, dziękujemy. I Marcin do nas coś pisze, pozwolę sobie przeczytać, bo jest długo. Trzeba przyznać, że social media są jednak swoistym filtrem w wyborze usługodawcy. Może on... prowadzić na manowce. Na przykład są ludzie tworzący trendy i wzorce w fotografii, a raczkujący we wspomnianych mediach, Z drugiej strony wspominanymi wyświetlanymi narzędziami algorytm, inaczej Wall by rozsadził ilość informacji. Swoją drogą wiosną ubiegłego roku poświęciłem dość obszerny artykuł na temat wyboru fotografa. Nie kolejny taki, ale wyjaśniający z wieloletniej perspektywy mechanizm branży. Pozdrawiam gorąco. Marcin, pozdrawiamy cię serdecznie. Jakbyś mógł na przykład wrzucić też w komentarzu link do tego artykułu, to też myślę, że będzie to jakaś ciekawa opcja dla osób, które nas oglądają. Kasia, działasz od bardzo wielu lat w usługach, prawda? Jezu, czemu to tak źle zabrzmiało? Bo jesteś mega doświadczoną osobą. Powiedz mi tak, jaką byś dała radę wczoraj sobie? Prowadziłam jakieś szkolenie z dziedziny sprzedaży i właśnie zaczęłam liczyć, ile ja już pracuję w bankowości i się wystraszyłam. Nie musisz mówić.
Ale chciałam cię zapytać, przez ten pryzmat czasu i w jakim działasz w tych usługach, zdobyłaś niesamowite doświadczenie i chciałam zapytać o taką radę, jaką byś dała radę sobie wchodzącej dopiero do biznesu usługowego. Wiesz co, na pewno bardzo ważne jest to, żeby od początku w usługach postawić na jakość. I nawet jeżeli ta jakość na początku będzie nas dużo kosztować i będzie trudna do osiągnięcia w tych pierwszych etapach, to ona szybko zacznie procentować. Bo ta jakość będzie do nas przyciągać tych klientów, którzy już u nas byli i będzie potem sprawiać, że będziemy dostawać polecenia w związku z tym. Postawiłabym też na relacje. Zobacz, no my się poznałyśmy poprzez twoją usługę. I tak. No poprzez ślub. I dzięki temu, że twoja jakość była tak wysoka i relacja, którą z nami budowałaś, bardzo szczera, bo ja szczerze miałam poczucie, że ty nas polubiłaś, no to ta relacja nam została. I potem tutaj Iwona nie wspominała o tym, ale ja Iwonę zapraszałam do swojej firmy jako trenera zewnętrznego. Iwona dla nas robiła szkolenie z zarządzania sobą w czasie. I różne rzeczy gdzieś tutaj nam cały czas wychodzą i w momencie, kiedy ja też mam jakiś pomysł, że chciałabym zorganizować jakąś niespodziankę dla mojego męża, to też piszę do Iwony i mówię, słuchaj, mam taki pomysł, że chciałabym coś ekstra, ale nie wiem, co to ma być, ale ty będziesz wiedzieć na pewno, więc proszę, coś mi tutaj wykombinuj. No i wtedy znowu tam tworzymy i kombinujemy, więc nawet jeżeli to się może wydawać, że ta usługa jest jednorazowa, to potem tych obszarów do przyszłej współpracy może być bardzo dużo i nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele. Więc nie traktujcie klienta jako jednorazowy strzał, że teraz sobie zarobię, a potem już mnie nie interesuje. Nie? Tylko potraktujcie to jako długoterminową inwestycję, bo ten klient może być potem, no zobaczcie, waszym gościem na takim spotkaniu, albo może być jakimś partnerem biznesowym. Także każdy człowiek ma w sobie bardzo duży potencjał i kiedy go spotykacie w jakichś okolicznościach zawodowych, nigdy nie wiadomo, gdzie ta wspólna droga potem poprowadzi. Dokładnie. Piękne tutaj podsumowanie tak naprawdę właśnie tego życia w biznesie usługowym, bo produkt jest troszeczkę inny, tak? Ja mam takie wrażenie, że przy usługach się trochę trzeba więcej nachodzić, żeby jednak tą jakość pokazać, bo często jest tak, że produkt sam się obroni, no nie? Kupujesz iPhone'a, sprzedawca wie, że to jest dobry telefon i po prostu użytkownik jest z niego zadowolony, a przy tych usługach troszeczkę więcej trzeba się nachodzić. Ja też ostatnio prowadziłam webinar w temacie marki osobistej, więc też mam wrażenie, że to, co przed chwileczką powiedziałaś, to jest dokładna taka składowa tego wszystkiego, na co właśnie ta wpływa to, że później ktoś do ciebie znowu zadzwoni, no nie? Że wykona ten telefon, bo wie, że taką jakość po tobie zapamiętał, no nie? Po tym kontakcie z tobą. My mieliśmy w tym roku też takie świadectwo tak naprawdę tego, jaką Event by Eve zostawia jakość, bo mieliśmy klientów, którzy na święta Bożego Narodzenia wymyślali wręcz sobie usługę, którą my możemy im wykonać wobec właśnie tam zbliżających się świąt. Byli to nasi klienci, głównie pary młode, które mieszkają w Trójmieście i oni sobie sami wymyślali, co my byśmy mogli dla nich zrobić, żeby wspomóc nas w tych takich trudnych, nie fair czasach tak naprawdę, no nie? Więc mam wrażenie, że to był taki, no taka dla nas komplement, no nie? Bardzo duży komplement w stronę naszej firmy, takie mam wrażenie. Dziękujemy Marcin za link, sama się zapoznam. Agata, twoje pytanie było na samym początku, więc jak tylko zakończymy, to po prostu musisz od początku przewinąć. Przewinąć i nawet pojawił się pan młody, więc musisz to zobaczyć. Słuchajcie, to jest ten moment, że jeżeli macie pytania, to wrzucajcie tutaj w komentarzach. Będziemy Kasia, nie wiem, czy ty Kasia widzisz te komentarze, czy nie?
Nie, nie, zupełnie nie widzę, także ja potem sobie tam rzucę okiem, co pisaliście. Przeklikasz, dokładnie, ale jeżeli tutaj pojawiają się jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu, ja będę dla Kasi czytać. I wam wszystkim też przypominam, że tak naprawdę w tym tygodniu ruszył mój nowy projekt 90 dni dla waszych mediów społecznościowych. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie iwonaprzybojewska.pl, po prostu w zakładce sklep. Ruszamy już od 1 marca. To nie jest spotkanie o tym, żebym o tym teraz opowiadała. Tam jest wszystko pięknie napisane. Wszystkie osoby zdecydowane, po prostu jak się tylko o tym dowiedziały, dołączyły na pokład. Kto jeszcze o tym nie słyszał, to zapraszam was na stronę internetową, oczywiście po zakończeniu naszego spotkania. Kto ma pytanie, to po prostu tutaj pisze, a ja teraz, Kasia, chciałam się ciebie zapytać. Chciałam zapytać, czym jest tak w 5 słowach dla ciebie usługa premium? Ojej, w 5 słowach. No dobra, 10. Wiesz co, to jest komfort, to jest niezawodność, to jest dostosowanie, bo usługa premium dla każdego klienta będzie oznaczała coś innego. Więc trzeba zbadać, co dla tego konkretnego klienta oznacza premium i jakie są jego oczekiwania. I tu po prostu nie ma lepszej metody, jak zapytać o to klienta, zadać mu te pytania. Więc to będzie takie dostosowanie i taka elastyczność do tych oczekiwań klienta. To jest piękno, wiesz, bo ja też tak sobie uświadomiłam, że z upływem czasu ja bardzo tak zwracam uwagę na estetykę, na piękno i ma to dla mnie znaczenie i chcę, żeby to takie estetyczne i piękne było, także myślę, że to są te słowa. Super, dzięki. Pytanie od uczestniczki naszej grupy. Czy było coś, czego nie spodziewałaś się ze strony wedding planera, a miło cię zaskoczyło? Myślałam, że zapytanie miło, ale miło, lecimy w miły temat. Wiesz co, były takie momenty, o których sobie myślę, że była szansa na to, że wedding planner mógłby stracić głowę albo mógłby się wystraszyć, a ty zachowałaś zimną krew. Pierwszy taki moment był, kiedy my zrobiliśmy takie spotkanie, znajomi, rodzina zaczęli już przyjeżdżać do tego hotelu dzień wcześniej i tak to zaplanowaliśmy, bo teraz mieszkamy na Pomorzu, wcześniej mieszkaliśmy na południu, więc wiedzieliśmy, że nie chcemy, żeby ktoś po prostu tak, wiesz, przyjechał, wpadł i już od razu na wesele, tylko chcieliśmy się też pocieszyć tym towarzystwem i zrobiliśmy już imprezę dzień szybciej i przyjechała moja siostra, która była świadkową, no i tak sobie chodziłyśmy po ogrodzie, jej pokazuję, mówię, tutaj będzie ten ślub, a on mówi, kurde, tak ciemno, tyle komarów, no i tak chodzimy dalej i nagle doszliśmy do takiego miejsca, gdzie była taka ładna skarpa, taki wodospad i ona mówi, o patrz, tu by super było zrobić ten ślub. No i to była godzina 20 wieczorem, w przeddzień ślubu, a ślub na następny dzień był na godzinę 12. No i ja za telefon mówię, Iwona, wiesz co, bo my nie zrobimy tam w tej kapliczce, tylko zrobimy tutaj na tym wodospadzie, tylko on jest strasznie zarośnięty i to są jakieś chaszcze. No i no nie, bo chyba po prostu po 10 minutach już tam latała kosiara i już to miejsce było przygotowywane, bo ja nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale ty powiedziałaś, aha, okej, okay, no dobra, no to działam. W ogóle nie było, ja sobie myślałam, nie, no pewnie coś powie, nie, że trochę późno, co że wiem, nie zdążę, nie? Nie, no, nic, no po prostu, no dobra, no to działam. I na następny dzień stała taka piękna pergola przyozdobiona kwiatami i ta górka była przygotowana i były krzesełka dla gości, no wszystko po prostu, tak jakby to od tygodnia było miejsce przygotowywane właśnie na ten dzień. Byłaś też przygotowana na wariant taki B, bo ślub był o 12, a do 11.30 padało. O godzinie 11.35 wyszło słońce, trawa zdążyła wyschnąć, bo ja miałam długą suknię, taka, która się ciągnęła po trawie, a tego przejścia tam miałam chyba z 10 minut, dokładnie, żeby dojść na tą górkę, więc tam wiolonczelistki długo grały 7 razy tą samą melodię. No też to było właśnie to, co mówisz, ja pamiętam, że jak tylko się rozłączyłam,
Ja mówię, okej, scenariusz, bo to jest trochę dalej i dzwonię właśnie do dziewczyn, które grały na smyczkach. Mówię, dziewczyny tam w tej pierwszej fazie, dorzućcie jakieś 3 utwory z repertuaru filmowego, bo padna młoda będzie mi szła trochę dłużej. 15 minut. Ale spoko, kiedyś dojdzie. To był taki jeden moment, kiedy sobie pomyślałam, kurde, klasa, nie? Że zachowałaś zimną krew i jak gdyby w ogóle nie było dyskusji, nie było pytania czemu, a po co, a coś tam po prostu, takie jest życzenie panny młodej i tak się stało. To było bardzo takie przyjemne, komfortowe. Potem taka sytuacja, kiedy po tej naszej pierwszej imprezie przedweselnej ja rano straciłam głos i też napisałam do ciebie wiadomość, że ja się zgodzę, tylko jeszcze nie wiem jak, bo nie mogę mówić. I przyjechałaś też z jakimś zestawem ratunkowym na gardło, no i nawet nie było słychać, że tak strasznie chrypię podczas tego wesela, więc to też sobie pomyślałam, że super, jesteś przygotowana na każdą okazję. No i potem taki moment już ostateczny, mój mąż bardzo lubi robić żarty w takich sytuacjach stresujących tak dla całego towarzystwa, tak, i napiętych, no i już w zasadzie dajesz znak, że mamy wychodzić, już ten jest moment, bo byliśmy w osobnych pokojach, no i Marcin dzwoni do Iwony i mówi, rób co chcesz, ale ja nie wychodzę. I to lepiej ty powiedz, co ty wtedy pomyślałaś. Co ja pomyślałam? Mówię, jak ty tu nie wychodzisz? No nie dam rady, no nie dam rady, no. I po prostu to, no, chciał po prostu zrobić uciekającego pana młodego. Tak to brzmiało i tak miało zabrzmieć. Ja pamiętam wtedy, Marcin, dobrze, to nie wychodź, ale ja idę do ciebie. I ja pamiętam, że poszłam i on już w drzwiach już nie wytrzymał ze śmiechu po prostu. Ale jak szłam sobie, to ja już, wiesz, miałam myśl... Jaki ty miałeś wariant? Ja po prostu już miałam przygotowaną rozmowę psychologiczną, no nie? W ogóle co się teraz wydarzy? Czy się on stresuje? Czy on się boi? Czy on jednak kocha, czy nie kocha? Wiesz, o co chodzi, no nie? Uśmiecha się tutaj z tyłu. Tak, więc ja miałam już po prostu taką rozmowę, jak ja z nim będę za chwilę rozmawiać, a też znowu miałam kawałek do przejścia, więc miałam na to chwilę. Ale faktycznie uważam, że w ogóle zachowanie takiej zimnej krwi w takiej sytuacji, gdzie wszyscy są zestresowani, to organizator musi po prostu być niezestresowany, no nie? Tak uważam. Znaczy my się stresujemy na swoim, gdzieś tam swoim sposobem, tak? Gdzieś w poniedziałek to po prostu z nas schodzi, a jak jesteśmy w tej adrenalinie, to walczymy. Słuchajcie, piszcie pytania, a ja chciałam cię, Kasia, zapytać tak na sam koniec ode mnie. I chciałabym to pytanie zadawać wszystkim moim gościom, których będę zapraszać tutaj co miesiąc, bo mam takiego małego fioła. Mam fioła na punkcie obsługi posprzedażowej i tego właśnie, jak się traktuje klienta później po wykonanej usłudze, bo wiesz o tym, że niektórzy nie mają gdzieś spisanej procedury, nie mają pomysłu na obsługę posprzedażową i dzisiaj rozmawiałam nawet z moim zespołem o tym i Karolina mówi, wiesz co, Iwona, mi się wydaje, że niektórzy to nawet nie wiedzą, jak zadbać w trakcie, a co dopiero po prostu po takiej usłudze i chcę walczyć z tym tematem, po prostu chcę inspirować swoich kursantów, swoich obserwatorów tym, że trzeba, warto i to jest dobre dla ich biznesu, więc jakie jest moje pytanie? Moje pytanie brzmi, z jaką usługą taką posprzedażową spotkałaś się w swoim życiu, niekoniecznie ślubno-weselnym, tylko po prostu zainspirujmy się też innymi branżami, która zrobiła na tobie taki efekt wow. Daję ci chwilę, a ja tutaj patrzę jeszcze kto to pisze, bo za chwilę będziemy kończyć. Dzięki Ilona za pytanie, zaraz zadam. Wiesz co, trudno mi znaleźć taką jedną firmę, która daje taki efekt wow. Na pewno jest taki moment, kiedy masz poczucie, że temat jest już zakończony i wtedy ta firma, ta osoba się do ciebie odzywa, tak jak my byłyśmy w kontakcie, w kontekście zdjęć i pamiętam, że zaraz, że przesłałaś mi bardzo szybko jakieś takie pierwsze zestawienie zdjęć
z taką ekscytacją, jakby to po prostu były, nie wiem, nasze wspólne zdjęcia z urodzin, nie? Zobacz, pan już tutaj tak poskładał, nie? To było takie bardzo naturalne i ja miałam poczucie, że po prostu to nie jest tak, że to była twoja praca, zlecenie, tylko no po prostu byłaś całym sercem i całą sobą tam wtedy z nami. No i to, że my jesteśmy cały czas w jakiejś relacji, to też pokazuje, że no, że ta nie wiem, czy ta praca, czy to zlecenie, że ono się w zasadzie nie kończy, bo bycie wedding planera z parą w tak ważnym, intymnym momencie, to naprawdę jest no, zbudowanie takiej bardzo silnej więzi. I ja cały czas, jak na ciebie patrzę, to sobie przypominam ten fajny dzień i te emocje. Ja też pamiętam, że była taka sytuacja, że coś tam na mnie zagrało z jakimś zaproszeniem i to zaproszenie tam mnie kurier nie dostarczył i ty po prostu wsiadłeś w samochód chyba o godzinie 20, o 21 byłaś u nas w domu z tym zaproszeniem i tak systematycznie jak ci widzę, to przypominam sobie ten moment, jak taka zdyszana wpadasz z tym zaproszeniem i mówisz, mam, jest, dobra, to ja lecę. Tak, tak, pamiętam. Chociaż na kawę, coś tam, kolację robimy, a ty mówisz, nie, bo ja tam coś muszę lecieć, jeszcze mam dużo, dużo pracy. Więc to było takie prawdziwe, realne zaangażowanie i jeżeli ono faktycznie jest takie szczere, no to ono się nie kończy na tym dniu wesela czy poprawin, no bo też poprawiny organizowałyśmy tutaj, zupełnie o tym nie wspominałyśmy i to też była bardzo fajnie zorganizowana impreza. Potem jeszcze jakieś rozliczenia, więc tutaj też to się działo po naszym ślubie i po weselu, więc kurczę, trudno mi powiedzieć, wiesz, taki jeden element, ale to nie może być tak, że jeżeli budujesz relacje i jesteś z kimś w najważniejszym momencie życia, to na następny dzień się nie znamy i zapominamy o sobie. No. Tylko no, gdzieś ta, niech, jeżeli jesteś w tym biznesie ślubnym, pozwól, żeby ta emocja była prawdziwa i niech ta emocja jeszcze cię trochę poniesie. Ja wiem, że potem jest biznes i kolejne zlecenia, ale no te rzeczy, które nas połączyły podczas tego wydarzenia, no one już są w nas i zostaną. I to jasne, ja ci zapłaciłam za to, że ty tam byłaś, ale twoje zaangażowanie, twoje emocje, twój śmiech, no to była prawda tam, nie? I to dokładnie, i to usługa nie kończy się, po prostu pamiętajcie na tym, że przyjmiecie przelew, no nie, za jakąś usługę, to usługa się wtedy nie kończy, ale tak jak mówisz o tej relacji, ja pamiętam taką śmieszną sytuację, jak z jedną z moich par, byliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego i panna młoda nie mówiła po polsku i pan młody był taką główną osobą, która się komunikowała właśnie w urzędzie i no weszliśmy w trójkę, ja jako osoba gdzieś tłumacząca tą rozmowę między urzędnikiem, a później parą młodą i pan młody wchodzi z nami i mówi tak, dzień dobry, bo chcielibyśmy wziąć ślub, a pani urzędnik mówi, ale jak, w trójkę? Po prostu doszliśmy taką właśnie grupą, która już miała zbudowaną relację, no nie? Więc no, to jest bardzo ważne, wiesz, no, to jest dla was, no, to, ja jestem jeszcze przed, więc zawsze się śmieję, że szef bez butów chodzi, ale to jest dla was ważny dzień. Wy powinniście w tym dniu po prostu być ze sobą i mieć takie fajne sytuacje, wiesz, bardzo intymne, prywatne i tak dalej. Dla nas to jest projekt, no nie? Ale dla was to jest po prostu intymny, bardzo wzruszający, rodzinny dzień i my uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby on nim pozostał, a żeby nie był gdzieś tam jakiś taki bardzo sztywny. Ale też pamiętam, że my przez całą naszą relację, pamiętasz to, że my byliśmy cały czas ze sobą na pan, i w poprawinę Marcin, pamiętam, że przyszedł i mówi, pani Wola, czy my możemy w końcu mówić sobie po imieniu? Że już wiesz, że był biznes, była ta relacja, ale był projekt i gdzieś, gdzie to właśnie się zakończyło, wtedy już takie było rozróżnienie wszystkiego, no nie? Powiem ci, że tak teraz cię blisko interpretuję, że jak gdyby trudno mi w ogóle sobie przypomnieć, że byłyśmy na pan-pani. Tak, ja pamiętam to. Pytanie od Ilony. Czy jest rzecz, z którą chciałabyś zostawić jednak tylko dla siebie, załatwić ją samodzielnie, prywatnie, a nie zlecić wedding plannerowi? Piękne pytanie.
Ja zawsze mówię, że mogę zrobić wszystko, tylko do spowiedzi nie idę, jakby co. Wiesz co, suchnię ślubną wybrałam sama, chociaż też miałam taki moment, że sobie myślałam, chodź i mama, ty tutaj coś podpowiesz. Ale to był taki moment, to było takie coś, co zrobiłam sama z przyjaciółką. Tak, mąż podpowiada, że pana młodego sama wybrałam. Czy masz taką usługę oprócz sukni ślubnej, którą uważasz, że chciałabyś tylko sama? Nie mam. Nie wiem, zupełnie nie miałam, bo ty w którymś momencie, chyba przy okazji książki pytałaś, czy to nie był dyskomfort na przykład, no bo założyłaś konto, z którego kontaktowałaś się z naszymi gośćmi, jak gdyby w naszym imieniu i część gości tak. Była święcie przekonana, że pisze Kasia i Marcin. I nawet coś tam nam odpowiadali i wtedy Iwona nam przekazywała, że tam coś bardziej prywatnego. Tak, że pytają o jakieś inne rzeczy, których nie wiem. Ale ja nie miałam z tym żadnego kłopotu, ale to też być może kwestia tego, że właśnie my jesteśmy już w biznesie od pewnego czasu, jesteśmy przyzwyczajeni do zarządzania projektami, do tego, że nie da się zrobić wszystkiego samemu, do odpuszczania, do delegowania i do takiego przekonania, że ktoś inny może zrobić lepiej. I tutaj ja wiedziałam, że tak jest, że ktoś inny może zrobić lepiej. I ja może zrobiłabym to wesele, no nie zrobiłam tak dobrze jak ty. Nawet jakbym 3 lata robiła, to bym nie zrobiła tak dobrze. Powiedziałaś jedną kluczową rzecz, którą ja zawsze mówię do moich gości, czy chcą być gościem na własnym po prostu weselu, czy chcą być pracownikiem. No nie, ja byłam wielokrotnie świadkową i wiem, jaka to jest praca. I albo coś biegasz, załatwiasz, rozliczasz, nie wiem, płacisz za tort, tu za zespół, tu za fotografa, tu nie wiem, czy samochód przyjedzie, o przyjechał, przycieka mu dach, co teraz, no nie? Za chwilę makijażystka i fryzjerka i to i tamto i później jest 23, a ci się nawet nie chce już tańczyć, no nie? Bo cały czas po prostu biegasz i załatwiasz, więc... Wiecie co, ja miałam taki bardzo duży komfort, że mi nie przyszło do głowy, że ktoś przyjdzie do mnie z jakimś problemem. I faktycznie nie przyszedł, bo Iwona też była widoczna tam, my Iwonę przedstawiliśmy, pokazaliśmy, zresztą dziękowaliśmy. Ostatnio tak się przyglądałam, czy przypadkiem masz spinki, które od nas dostałaś na jakimś tam live'ie. Dokładnie. Tak, to mam, były te? Mam, tak, to były te, tak. Super. Dokładnie. Więc my Iwony nigdzie nie chowaliśmy, wręcz byliśmy szczęśliwi i wdzięczni i pokazywaliśmy, że ona tam jest, więc jeżeli ktoś miał jakiś kłopot, to szedł do niej i to był po prostu no, fantastyczna sytuacja, fantastyczny komfort. Ja pamiętam, że po weselu ktoś tam do nas przyszedł i mówił, kurczę, ale te dzieci się świetnie bawiły, a ten minionek? Myślę, Boże, jaki minionek? W ogóle, ile ty wypiłeś, nie? A potem się okazało, że był minionek. I dzieci były zachwycone, w ogóle rodzice byli zachwyceni, bo była taka opieka dla dzieci na weselu, że tych dzieci w ogóle nie było. Po prostu tutaj była impreza dla dzieci, tam była impreza dla dorosłych, dzieci były zachwycone, dorośli tym bardziej. Super, dzięki Kasia. Kasia wspomniała też tutaj o książce i kto już jest po, to na pewno przeszedł przez rozdział, gdzie przeprowadzam wywiad z parą młodą i to właśnie jest oto ta Katarzyna i Marcin, który nas zaszczycił swoją obecnością na chwilę. Słuchaj, nie chodź, bo będziemy się żegnać, jeszcze wyślesz tutaj buziaczki. Kto książki jeszcze nie przeczytał, to zachęcam, wywiad z Kasią i z Marcinem tam jest po to, żeby też pokazać dalej perspektywę pary młodej. Marcin jeszcze pisze tutaj święte słowa o obsłudze posprzedażowej. Jedną z największych satysfakcji był zajmujący się głos panny młodej tuż po sesji załamujący, przepraszam, głos po sesji poślubnej i słowa, no to jak, my już więcej się nie spotkamy. Spotykamy się czasem w innych etapach życia, innych okazjach, gwarancją na to jest oddanie cząstki siebie i naprawdę solidna praca. Super, dzięki Marcin. Ilona pisze, że dokładnie o to mi chodziło, czyli istnieje to poczucie dyskomfortu. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję Ilona za pytania. Słuchajcie, podzielcie się w komentarzu taką jedną ważną lekcją, jaką się nauczyliście tutaj od Kasi. Kasia też możecie znaleźć na Instagramie wpisując, teraz uwaga, żebym tego nie spaliła. Kobieta, biznes, kuchnia.
Dokładnie, brawo. Dobrze, więc wpisujecie sobie test trzy słowa. Kobieta, biznes, kuchnia na Instagramie. Zapraszam też do śledzenia bloga Kasi, bo Kasia przez też takie różne swoje doświadczenia pokazuje biznes. Agnieszka pisze, że bardzo pouczająca i inspirująca rozmowa, napakowana cennymi radami, mam o czym myśleć w kontekście swojej działalności. Dziękuję, super Agnieszka, cieszę się, ty myśl i tam rozwijaj skrzydła. Podzielcie się lekcjami, ja będę też je czytać po zakończeniu naszego live'a. Dziękuję ci Kasiu za obecność, dziękuję ci Marcinie za to, że chciałeś z nami tutaj pokazać pryzmat pana młodego w kontekście wedding planera. I co? Kasia, dziękuję, było mi bardzo miło. Mi również, zawsze jest, jak się spotykamy, nawet wirtualnie. Pamiętaj, dokładnie, że jesteśmy umówieni na obiad, jak tylko, tylko otworzą nam restaurację. Ja pamiętam. Paulina dzieli się super lekcją. Usługa premium oznacza umiejętność dostosowania się do potrzeb klienta, nawet jeśli zmieniają się one za 5-12. Super. Pamiętajcie, że te premium to nie znaczy, w ogóle tutaj nie mówimy o pieniądzach, tak? Tylko cały czas te premium to jest właśnie jakość tych usług, umiejętność dostosowania, tak jak Kasia tutaj pięknie powiedziała tą definicję, może gdzieś ją zapiszemy sobie później. Te 5 słów magicznych. Słuchajcie, nie przedłużam. Życzę wam wszystkim miłego wieczoru. Dajcie jeszcze mi proszę tylko znać, czy podoba wam się ten cykl, który będę prowadzić przez ten cały rok raz w miesiącu. Wywiad z inspirującą osobą, nie tylko taką, która da wam wartość, ale też mnie inspiruje w kontekście biznesu, dlatego po prostu je będę zapraszać. Czy ma to sens i czy mamy robić powtórki dalej? Czy to tylko mi sprawia radość? Wy będziecie oglądać, ja już nie mogę się doczekać kolejnego gościa marcowego. Ach, nie chcę, żeby się wykryć. Widzimy, świecą nam się oczy, bardzo za to dziękujemy. Dzięki bardzo. Czekacie na kolejne, ja też czekam, bo aż nie chce mi się tutaj po prostu nacisnąć The End Broadcast. Dziękuję wam serdecznie. Przypominam też o nowym projekcie, który jest dostępny u mnie na stronie, o Kasi blogu i kto dopiero dołączył, niech ogląda od początku, bo mega dużo wartości. Dziękuję. Godzina 5. Dzięki. Do zobaczenia. Pa, pa. Hej.